Witajcie moi drodzy. Pokażę Wam dzisiaj, jak dodać teksturę do napisu. W tym celu generujemy sobie tekst, na przykład w Canwie. Ja tutaj napiszę sobie travel. Zmienię czcionkę na taką, na której będzie tekstura bardziej wyrazista. Dobrze, mamy już nasz napis i teraz wystarczy sobie go zapisać na naszym komputerze. To, co jest ważne, to, że musimy wygenerować sobie PNG z Transparent Background, z przezroczystym tłem, bez tła. I zaraz będziemy generować sobie background. Dobrze, teraz idziemy sobie do Photos albo do Elements i wybieramy sobie jakiś image czy zdjęcie z dowolną teksturą. Naszą teksturę zapisujemy sobie na naszym komputerze i zaraz przenosimy się do naszego edytora Photopea, gdzie narzucimy teksturę na nasz napis. Dobrze, jesteśmy w edytorze Photopea, który jest darmowy. Klikamy Open from Computer, by wybrać nasz plik. Dobrze, mamy. Teraz idziemy do File, klikamy Open and Place. Następnie idziemy do Layers, gdzie na naszą... trochę wolno mi dzisiaj chodzi. Laptop. Na naszym background robimy prawy klik i wybieramy Clipping Mask. I zrobione. By zapisać sobie nasz plik, idziemy do Export As, wybieramy na przykład PNG. Tutaj powinien pokazać się podgląd, ale mój laptop dzisiaj wolno chodzi, więc nie pokazuje. Klikamy Save. Zrobione.